Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku Simsów. No i tak, w końcu wróciłem do swojego domu. Moje studia w sumie nie trwały za długo. Może i dobrze, ponieważ tam, a wiecie jak jest. Zresztą nas tutaj już byliśmy, widzieliśmy co i jak, także też postanowiłem, że nie będziemy tego zbytnio długo ciągnąć, ale spokojnie na te studia jeszcze na pewno wrócę. Jestem troszeczkę chorawy, rozsiewam zarazki oraz jestem bardzo głodny. Zresztą co widać. Moja żona, Ashley Czarnawoda, również jest głodna i jest chyba zła. Dobra, ostatnio sobie tutaj pograłem troszeczkę, więc zaraz wam przybliżę co i jak. Powiem wam jakie dodatki jeszcze mam. Bo troszeczkę się zmieniło. W sumie z dodatków to jak wiecie... W sumie stare dodatki, które już były tutaj, no to 4 pory roku oraz studenckie życie. Plus dokupiłem sobie jeszcze... apartamenty, coś tam, luksusowe apartamenty i luksusowy wypoczynek bodajże, coś takiego. Niektóre rzeczy są bardzo fajne, także będę sobie ulepszał ten dom. W tym domu oczywiście tutaj miałem garaż, że jeszcze nie mam samochodu, postanowiłem, że przerobię to na pokój. Później jak będę miał garaż, może nie będę, będę miał samochód czy coś, będę się wtedy martwił, gdzie go postawić. Na razie nie będę martwił, ponieważ mnie na ten samochód zbytnio i tak nie stać. Znaczy, stać mnie na taki gówniany, ale ja gównianego samochodu nie chcę. Dobrze, no zobaczmy, zaraz wam pokażę co i jak jeszcze z Ashley. Ashley pracuje jako wolny strzelec, już awansowała dwukrotnie. Dzień grozy, super. Awansowała dwukrotnie, piszemy recenzję. Ostatnio napisałem recenzję na sąsiadkę. Niestety się nie spodobała. Nie wiem, być może moja sąsiadka coś maczała w tym palce. A oczywiście ja pracuję archiwista w jakiejś tam firmie biurowej i w sumie obrałem swój kierunek, który sobie wymarzyłem, czyli dyrektor finansowy megakorporacji. Oczywiście pracuję w biznesie, więc jest dobrze. Muszę się tylko podlizywać szefowi i mieć w miarę dobry nastrój. No i też jestem po jednym awansie już. Także jest coraz lepiej. Dobra. Dzisiaj zaczynamy za 3 godziny. Dzień straszenia. W porządku. Ogólnie w dniu straszenia można coś ten. Na pewno można się zabawić. Kto to jest? Dobry przyjaciel. Szef departamentu. No patrzcie. Mam już jakiegoś znajomego. A ta blondyna? Opiekun roślin mięsożernych. Zawsze chciałem mieć tą roślinkę mięsożerną. To co pojada muchy. Może kiedyś. Dobra. Ogólnie jest pogoda do duszy. Widzę bardzo, a ta dama dalej widzę śpi. Twardo. A praca zaczyna? O, właśnie się przybudza. A za jeden dzień. Dzisiaj wolne, to fajnie. Jak masz wolne, to tak. Zajmiesz się zjedzeniem czegoś. Gofry, naleśniki. Później byś się może nauczyła gotować, co? Co to jest? Urządzić biesiadę. Tutaj mój kumpel Norman by się przydał. On biesiada to jest dla niego żywioł. Więc może nie teraz. Czytaj. Majsterkowanie? Nie. Nauczysz się gotować. Oglądaj telewizję, ale jakąś profesję. Sprawdź pogodę? To nie będziesz oglądać telewizji. Może w kompie jest ten... Czatuj, przepowiedział, bam. Dobra, to popiszesz w takim razie. Pisz dalej biografię. Co taka skwaszona mina? A ten zadowolony. A też zaczynasz za jeden dzień, no co mnie oszukujecie wcześniej? To ty zajmiesz się tym, że pojedziesz do miasta i kupisz książkę kucharską o gotowaniu. Widzę, że jesień się zaczyna. Gdzie mam jak książkę? Biblioteka publiczna. W bibliotece możemy wypożyczyć w zasadzie książkę, na cholerę nam kupować. Dobra. Dobrze, odwiedź. Nabądź posiadłość. Ogólnie jak kupimy posiadłość, to co, mamy z niej zyski? Piszcie w komentarzach. A dla mnie Simsy są w sumie taką inną, nową grą, która... W której w sumie ja nie siedziałem, nie grałem wcześniej, także...
Wiecie, jak to jest. No szkoda, że pada. Mamy w sumie za 3 dni zimę, ale jak na jesień to mają bardzo ciepło, 19 stopni. To jest bardzo dobrze. Aha, jeszcze jedna rzecz. Kilka osób pisało, że czasami te Simsy tak pracują opornie. Czytałem o tym na forum i tak dalej. No niestety takie są uroki Simsów. Z tego co wiem, u wszystkich są przycięcia i tak dalej. Ty nie będziesz, stary, czytał. Nie. Takiej opcji nie ma. W takim razie wybierzemy się do księgarni. Ty kupisz tą książkę. Gdzie my mamy księgarnię? Tutaj. Tak? Książka. I kibel? Kupuj książki, dobra. Kupimy coś kucharskiego dla Ashley. Niech się uczy. No dobrze, myślałem, że pojedzie taksówką. A będziesz przemoczony. Wow. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Komiks, umiejętności. Umiejętności to może być wygotowanie. Fotografia, miejscowanie, logika, gotowanie. Bo zupa była zasłona. Myślę, że weźmiemy tą książkę. Sieci społeczne, ogrodnictwo to nie, majsterkowanie. Charyzma, gotowanie do... Ile? $500 za... Ja to zawsze mówię dolary, wiem, że to są simoleony, ale ja zawsze to się przyzwyczaiłem do dolarów i wszędzie mam dolary. Jak byłem mały, to zerwałem liście z orzechów i sprzedawałem jako dolary. Mój sąsiad zawsze kupował. Dobra. Nie, to myślę, że tom pierwszy wystarczy. Ja go nie mogę coś sprzedać? Myślenie za 382. Przyda mi się to ogólnie myślenie. Ogrodnictwo już czytałem. To na pewno się nie przyda. Myślenie nie czytałem, więc nie wiem. Sztuka uliczna, gotowanie, nauka. Wszystko jest drogie, kurde. Może wszystkie książki, albo czekacie na dziecko, to raczej nie. Książki wędkarskie, przepisy jeszcze, gulasz warzywny. Dobra. Wegetariańska ryba z frytkami. Nie, ryba z frytkami lepiej. Ciasteczko. Dobra. Mrożone kremowo całe, smażona kanapka z masłem. Odpada stek z sera, tofu. Zapiekanka owocowa. Ambrozja. 12 tysięcy. Czy ich popieprzyło? Dobra, kupujemy. Stary, wracaj do domu. I zaraz zobaczymy. Damy kobiecie. Kobieta będzie się uczyć. Zrobimy coś dobrego. Ogólnie się wybierzemy tutaj też do miasta pewnie razem kiedyś na coś. Jakiś festiwal, coś. Okej, jesteśmy. Sięgnij na półkę z książkami. I dobrze, mamy tak. Gulasz. Dobra, ryba z frytkami, owszem. Ciasteczka. Gotowanie. O kurczę, mieliśmy gotowanie, to what the fuck, dlaczego nie mogłem przeczytać? Dobra, to w takim razie no weźmiemy. Prawo w biznesie, logika. Też w sumie książki będę chyba mógł sprzedać. Z do unikania wydatków. O, proszę bardzo. Dobra, Ashley, co ty robisz? Hongają sobie, to co? Spierdzieliła kompa, pięknie. Czytaj. Ciasteczka. A ty, kusiałkę, naprawisz komplika. A nie będziesz miał na czym nagrywać, widzowie cię zjedzą. Ta muzyka była wszędzie. O. No, majsterkuj. Śrubokrętem jeszcze kompa nigdy nie naprawiałem.
Ja raczej bym się popłakał, jakby mi takie dymy szły z niego. Ale dobra. No dobra, no niech będzie. Jak lubi. A, dobra, ta się uczy pięknie. Gotować będziemy mieć ciasteczka. Później może ty się jeszcze zajmij rybą z frytkami, bo na to mam ochotę. Co to mamy? Gazeta. Też możemy się w ogóle pozbyć śmieci. Jesus. O, kot. Mokry kot. Dobra, zaraz komputer będzie naprawiony. Nie, cholera, nie chcę być, ale co ona, co? O kurczę, ona ma pragnienie życiowe zostać gwiazdą sportu. Cóż za peszek, że pracujesz jako dziennikarz. No cóż, nie zawsze jest tak, że pracuje się w tym, czym się chce. Kocie. Nie, to jest shop, cholera jasna. Dobra. Nauczyłeś się ciasteczek? To jeszcze się nauczy ryby. I czemu ona chodzi bez spodni, cholera? Ona już któryś dzień z kolei chodzi bez spodni. O, macie, proszę bardzo. Nie wiem dlaczego. Dlaczego chodzi bez spodni? Ten sobie gra, okej. Okay. Jakieś potrzeby, to może przynajmniej posprzątaj. A nie graj. To też byś posprzątał. Syf tutaj jak... No, te płytki mi się nie podobają. Czekajcie. Kofelki. Może te? Tak jaśniej, żeby było. Znaczy tak szaro, ponuro. No dobra. Niech będzie. Niech stracę. Choć nie przepadam za zielonym, ale niech będzie. Ten pokój trzeba urządzić jeszcze. Szczerze nie wiem, tutaj coś się narobiły. Nie wiem. To jest pies? Serio? Wyglądał z daleka jak kot. Dobra, nieważne. Nie wiem, co jeszcze w tym pokoju zrobię. Może jakiś pokój. Nie wiem, kurczę, nie wiem. Dlatego zostawiam go pustego na razie. Jak zarobię troszeczkę więcej kasy, to będę chciał sobie go ulepszyć tak troszeczkę na modern. Oglądać shopa. Proszę bardzo, oglądaj shopa. Gładź shopa, super. Ty, bierz się za ciasteczka. Ale jak się robi ciasteczka? Są ciasteczka. Nie ma siedzenia przed komputerem. Ej, przed chwilą miałem. Hamburger z serem. Smażony ser, zapiekanka. Przed chwilą się uczyłeś ryby. Ja pierdziele. Podaj deser. Na deser ciasteczka. Fuck jest. Dobra, no widzę, teraz będzie się... A, nie będzie jednak. No nie wierzę. Zmieniła gacie? Tak, zmieniła gacie. Jesus. Co za... No, dobra, nieważne. Co ten robi? 2 dni będzie rozsiewał zarazki. Głaskać chopa. Czy on go dalej molestuje? Nie, on też czyta. Prawo w biznesie. No dobra, to ci się akurat może przydać do tej pracy. Niech będzie. Jak kurczę... Dobra, utrzymałeś dobre stosunki z szefem. Stosunki. Honga, honga. Kurczę, w każdej grze jest teraz honga, honga. Masakra. O, już mnie ktoś spami na Skype'aju. Segreguj, nie chcę na razie czytać żadnej gazety. Chociaż nie. Weź tą gazetę. Pracuj, profesor, czytaj. Szukaj przecenionych kursów. Może jakiś kurs byśmy sobie zrobili na jakiś, nie wiem, biznes. Biznes, tak. Biznes będzie dobrym biznesem. Ty co? Czekasz, że się ciasteczko zrobił. Bardzo dobrze. W końcu na coś się przydałeś. Będą ciasteczka.
Mam nadzieję, że z czekoladą. Noż twoja mina nie wygląda zbytnio na ucieszoną. Tak długo będziesz robić te ciasteczka. Dobra. Znalazłeś coś? Jakiś kurs? Okej, wygląda, że nie. Brudne otoczenie. To cholera jasna, posprzątaj. Susanki. A, urlop. 300. O, kurczę, lepiej zarabia ode mnie. Da fuk. To byś posprzątał. Ciasteczka. Dużo dzioła? Okej. Nie, dobra, jednak nie. Weź talerz. Ale patrzcie, jakie. Ciasteczka, takie pieguski bardziej. Może i będą dobre. W sumie zszamałby. Okej. Okay. Tak pusto w tej kuchni, kurczę. Przydałby się tu jakiś stół. I dwa krzesła. A to bym stąd wypierniczył. Całkiem. Bo mi się nie podoba. Dobra, to idziemy na zakupy. Jadalnia. Dobra. Stoły. Cholera. Tak ubogo? Jak to będzie wyglądać? A, dobra. Krzesło do jadalni. Okej. Okay. Nie, no tak. Krzesło do jadalni na obrotowej na kółkach. Świetnie. Dobra. Jeszcze jedno. Okej. Okay. Od dzisiaj będziecie jeść tutaj. W porządku. To nie pasuje do tego. No, nieważne. I tak wszystko później sprzedamy. Ja ci już sprzedam krzesło. No, masz szczęście, że tego używasz. Wiesz? Zdziamdziałeś? Widzę, że... Pewnie energii ty byś się w końcu wzięła za prysznic. Ej, super śpi. To później. Czemu właśnie mamy wejść zły prysznic? Nie rozumiem tego, dlaczego tu jest zły prysznic. Przez to, że ona jest wkurzona, zniesmaczona i tak dalej. Widocznie tak. To w miarę chyba wychodzi, że jest czysto. Co to jest do fu? Może jakiś cień czy coś? Dobra, nieważne. Dobra, co ty teraz będziesz robić? Ona długo będzie spała, więc... Aha, dobra. Graj w gry. Będę grał w grę. To my sobie w sumie ten czas przyspieszymy, bo chyba na razie nic się tutaj nie będzie działo. Do pracy za ile? Za 16 godzin, jedno i drugie. Pracuję od tych samych godzin. Ona ma $50, a ten ma 35. LOL. Nie za dobrze jej? Kurczę. Niedobrze. A kiedy on będzie spał tak propo, bo... A, on będzie miał sobie dobre spanie. I znowu do kompa. Zupełnie jak ja. Przygotować ciasteczkę. Ale przed chwilą przygotowałem, wiem, miałbym punkty. Graczem amatorem. LOL. No wreszcie, dzień dobry. Co ty teraz będziesz robić? Idź pewnie coś zjeść. A rano do pracy będzie zombie. Przygotować potrawę o nazwie naleśniki. Dobra. W takim razie... Sushi, spaghetti, frytki, oczywiście naleśników nie ma. To zrobimy frytki. Jestem ciekawy, jak ona to robi. Później
troluj na forum. Później pisz dalej. Albo nie, popraw umiejętności pisania już. Chociaż nie. Ja rzeczywiście piszę dalej tą swoją całą biografię. I ta muzyka. W akademiku była ta muzyka. To już wiem, kto to przynosił, tą muzykę. Oh my god. Ha, $44 to pięknie. Później możesz zjeść. A później możesz skoczyć do WC. To jest dobry pomysł. Mam, jak się śpi? Całkiem w porządku, widzę. Zagrać w grę, chyba wstępną. Co najwyżej. Okej. Widzę, że rybka smakuje. Ale może być to jeszcze posprzątała dokładnie. Grzecznie. No i dobra, zaraz pójdę do pracy. Znowu ta muzyka. Wprowadzić się to przy... Po co też się wprowadzać, że nie, gdzie ona mieszka? Przecież mieszkał z tobą. O, dobrze. Podlizując się szefowi, dobra. To się podlizuj. Może dostaniesz ten pieprzony awans i zarobisz trochę więcej. O, będzie chyba awans, będzie chyba awans. Będzie awans. Będzie awans. A, czuję to. Czekajcie. Domofon. Pewnie mi serce przyszedł. Jesteśmy, tak myślałem, przez misterce i będziemy kończyć, ponieważ wychodzimy na miasto. A ja dostałem awans, fuck jest. O, jakie kubraczek, jakie wdzianko. I zarabiam $46 już na godzinę, a ona zarabia dalej 50, także godzimy ją. Współpracowników teraz musimy jeszcze przeruchać na swoją stronę. Twórca raportów, fuck jest. Ale to już niedaleko brakuje do awansu. Dobra, to cóż, ja się z wami żegnam, widzimy się w przyszłym odcinku, także trzymajcie się, no i pa, pa.